zleceniach transportowych należy wpisać dane kierowcy oraz pojazdu, które będą przewozić towar. W programie CargoLink możemy dodać wszystkie informacje podczas tworzenia dokumentu. Kliknijmy Transporty, a następnie ikonę plusa obok pozycji Dokumenty. Wybierzmy zlecenie 1.1. Uzupełnijmy informacje o naszym kliencie w pierwszej sekcji. Poniżej w sekcji zlecenia transportowego wybierzmy przewoźnika, który wykona transport. Kliknijmy pole drogowe przyczepa. Pojawi się lista pojazdów dla tego kontrahenta, które są już w naszej bazie. Jeżeli nie ma na liście pojazdu, który chcemy dodać, wpiszmy numer rejestracyjny i naciśnijmy przycisk Enter na klawiaturze lub wybierzmy myszką pozycję z listy. Pojazd zostanie dodany do bazy jako ciężarówka. Możemy też wypisać więcej numerów rejestracyjnych nowych pojazdów. Wpiszmy dwa numery i przyciśnijmy przycisk Enter. CargoLink wykryje nowe numery. Pierwszy z nich doda jako półciężarówkę, a drugi jako przyczepę. W przypadku, gdy wpiszemy więcej niż dwa numery rejestracyjne, program doda pierwszy z nich jako ciężarówkę, a kolejne jako przyczepy. Kliknijmy pole kierowca. Tutaj także możemy wybrać już istniejącego kierowcę tego kontrahenta lub dodać nowego. Wpiszmy imię i nazwisko kierowcy, którego jeszcze nie mamy w bazie. Kliknijmy na proponowaną pozycję lub naciśnijmy przycisk Enter. Od teraz kierowca będzie przypisany do tego kontrahenta i dostępny do wyboru w przyszłych zleceniach. Uzupełnimy pozostałe dane w zleceniu i zatwierdźmy stworzenie dokumentów przyciskiem Zapisz. Zostaniemy przeniesieni do widoku zlecenia spedycyjnego. Przejdźmy do powiązanego zlecenia transportowego, klikając w jego numer. W szczegółach w sekcji Transport widzimy imię i nazwisko kierowcy oraz przypisane pojazdy. Ikony przed numerami rejestracyjnymi informują o typie pojazdu. Jeżeli chcemy zmienić lub dopisać informacje o pojeździe, kliknijmy na jego numer rejestracyjny, a następnie ikonę lupy. Program przeniesie nas do modułu floty, gdzie możemy zarządzać pojazdami. Do modułu floty możemy przejść też z bocznego menu, klikając na pozycję flota, gdzie znajdziemy listę wszystkich pojazdów przypisanych do różnych kontrahentów. Spodobał Wam się film? A może macie propozycję usprawnień przedstawionych funkcji? Dajcie nam znać w komentarzu. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, dzwoneczku i polubieniu materiału.